Jakie będą terminy realizacji poszczególnych inwestycji? Jeśli chodzi o budowę miejsc parkingowych, park and ride, ponad 200 miejsc parkingowych wokół dworca kolejowego w Ciechanowie. Termin zakończenia tej inwestycji to przełom kwietnia-maja 2018 roku. W przypadku inwestycji związanej z elektronicznym systemem informacji pasażerskiej to jest koniec maja 2018 roku. Jeśli chodzi o drogę obwodową, tu terminy realizacji poznamy po rozstrzygnięciach przetargowych.